Dzień dobry, Sława Bansandra, TV Reklama. Z nami jest dziewczyna Soroko. Cześć. Cześć, witam. Co tutaj robisz, jak się czujesz? Co, no, czuję się bardzo dobrze. Czekam właśnie na Adama, który robi już 150 wywiad, że tak powiem, prawda? Czyli przyjechałaś oglądać swojego chłopaka. Tak, 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 tak. Zdradź nam, ile czasu jesteście razem? Od miesiąca. Od miesiąca. A gdzie się poznaliście? W Gdańsku. Powiedz, jak Adam cię poderwał? Wiesz co, no, jak mnie poderwał, no zaczął po prostu, wiesz, no jak spojrzeliśmy sobie w oczy, no to powiem, że poszedł już ten pierwszy ogień, co nie? No i później tak naprawdę, no cały wieczór gdzieś tam cały czas, no mnie adorował, prawda? Później tak naprawdę następny dzień cały czas gdzieś tam, cały czas po prostu był koło mnie, cały czas wszystko, co tam, żeśmy nie robili to razem i on wszystko tak naprawdę robił tak samo pode mnie, także no ty mnie akurat nie oczarował. Ale to była restauracja, kino? Wiesz co, nie, myśmy po prostu ze znajomymi siedzieliśmy wszyscy razem, no i gdzieś tam ja tam przyszłam z przyjaciółką, on tam był, popatrzył się na mnie, od razu podeszedł, przywitał się i od razu zaczęła się między nami rozmowa, prawda? Czyli to była miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, właśnie, tak. Kibicujesz Adamowi z całego serca, co? Bardziej. A boisz się, że przegra walkę? Nie. Dobrze jest przygotowany? Tak, no on jest sam w sobie, wiesz, bardzo silny, że tak powiem, co nie, także tutaj nie boję się wcale, prawda? A co sądzisz o jego pasji? Do sportu jak najbardziej, jak... wiesz co, no ja też kocham sport, że tak naprawdę, tak mówiąc, także no to akurat nie, nas bardzo łączy. Czy Adam jest romantykiem? Jest bardzo. A zdradź nam jeszcze, jaki jest na co dzień, oprócz tego, że jest romantykiem? Co, no jest bardzo kochany, ale jest też często wybuchowy, co mnie też jakoś tak po prostu, wiesz, jest jakieś, wiesz, cały dzień potrafi być przekochana, a nagle bum, zrobi coś takiego. Słyszysz? No. Ale za chwilę naprawia, przepraszam, wiesz. Tak? Nie, już musimy kończyć, nie mamy dzisiaj za dużo czasu, także pozdrawiam wszystkich i następnym razem pogadamy. Dobra, dzięki, jasne. Adam jest zmęczony, dzięki.